I tam, a tutaj zobaczycie walkę z perspektywy leoparda. Dostrzegł mnie popętli ostrzeliwującego SBD-3, no i jego zamysł był w sumie słuszny. Zaatakować gościa, który jest zajęty innym celem. Tutaj ja robię hajojo, przygotowując się do kolejnego podejścia do bombowca. Ale czy to usłyszałem silnik, czy zobaczyłem kropkę na radarze? No w każdym razie zorientowałem się w jego obecności i zaczynam go odciągać. On mnie tam próbuje z tego pół kilometra trafić, ale tu też będzie przykład mocy włoskich dwunastek. No tylko się tam na mnie coś błysło i to wszystko. Jak uznałem, że jest odciągnięty wystarczająco daleko, z Pitesem przeszedłem do Hajojo i z Hajojo w pętlę. Ale przeciwnik odpowiada tym samym. I jak słychać, skręca przepustnicę. Ciekawe, że skręca ją na dole. Nie na szczycie pętli. No ale jak okazało się, w praktyce taki sposób też coś tam działa. Ostrzał od przeciwnika to dla mnie znak, że manewr pętli nie daje spodziewanych rezultatów, dlatego jest próba wymuszenia Rolling Scissors. No ale leopard w Rolling Scissors tak jakoś się nie bardzo chciał bawić. A nie, to Rolling Scissors było po ataku tego SBD-3. Tutaj widzicie, że próbował mnie zaskoczyć, ale nie pozwoliłem na to. No i do mnie ktoś przyleciał pomóc i SBD spłoszył. To miło z jego strony. Trafienie z niegroźnymi obrażeniami w leoparda. No ale tym razem to ja mam przewagę pozycji. Ponieważ mam większą prędkość od leoparda, to uciekam hajojo w górę.
przygotowując się do kolejnego nawrotu. No i dzieje się to, na co miałem ochotę od dłuższego czasu, mianowicie Rolling Scissors. Patrzcie teraz. Zobaczcie, jak ładnie złamałem przejście przy pomocy Hinerikonu. Biednemu leopardowi już się kończą pomysły, próbuje mnie wyciągać w górę na przeciągnięcie, ale to on sam stracił energię. A tymczasem ja cały czas jestem na jego ogonie. W końcu jakaś dłuższa seria, która zadała widoczne obrażenia. I znów próba wyciągnięcia mnie na przeciągnięcie. No ale takich rzeczy się nie robi w momencie, kiedy przeciwnik jest 100 metrów za wami. Leopard tutaj ze strachu chyba zapomniał operować przepustnicą. No jakoś po dźwięku silnika nie słyszę, żeby to robił. Udaje mi się uszkodzić jego drugie skrzydło. No i po długich, długich męczarniach w końcu tą baziewną 15 zostaje spizgany. Mam nadzieję, że się podobało i trzymajcie się do następnego. Cześć.